Pozwoliliśmy sobie zrobić mały eksperyment, to znaczy tak jak kiedyś zapraszano w XVIII-XIX wieku zapraszano malarzy do tego, żeby malowali, pokazywali historię, tak samo my postanowiliśmy zaprosić współczesnych artystów do tego, żeby spróbowali nam coś powiedzieć na temat Bitwy Warszawskiej. Troszkę się tego eksperymentu baliśmy, ale chyba wyszło nie najgorzej. Artyści mają troszkę inne oczywiście spojrzenie, bo nie malują tak jak Kossak czy Matejko jakichś realistycznych panoram bitewnych, tylko starają się w taki bardziej lapidarny sposób ujmować różne tematy, różne impresje związane z Bitwą Warszawską. I tak, jest najpierw taka część wystawy, w której pokazujemy różne odniesienia dotyczące bolszewizmu w sztuce, dotyczące komunizmu. Tam są na przykład takie instalacje jak ręka Włodzimierza Lenina. Dalej przechodzimy do części, która pokazuje plakaty z Bitwy Warszawskiej, zarówno polskie, jak i sowieckie plakaty. Dalej mamy grupę instalacji dotyczących samej bitwy. To są instalacje i obrazów. To jest na przykład Laura Pawela, która zrobiła nam plebanię w Wyszkowie, gdzie możemy zobaczyć cukier, którym raczył się Julia Marchlewski i Felix Dzierżyński. Mamy też taką dużą instalację Janusza Bałdygi, która pokazuje walkę z takich dwóch wielkich tarczy, białej i czerwonej, poprzebijanych lancami. I wreszcie ostatnia część, w której pokazujemy najpierw to, co się wydarzyło już później, to znaczy artyści odnoszą się do rzeczywistości od 1939 roku do 1989 roku i wreszcie ta zamykająca, gdzie pokazujemy triumf, ostateczny triumf, gdzie jest między innymi znany doskonale wszystkim plakat Tomasza Sarneckiego z Gary Cooperem noszący znaczek Solidarności, ale też warto zwrócić uwagę na plakat młodej artystki Aleksandry Zalewskiej, która właśnie w taki lapidarny sposób poprzez wąsy, wałęsy pokazała nam 30-lecie Solidarności. To jest moja najnowsza praca i w zasadzie odbiega od jakby problemów i prac, którymi ostatnio się zajmuję, natomiast jest jakby związana z pojęciem konfrontacji, która mnie bardzo interesuje. Jest to przestrzenny obiekt parzysty, ja to tak nazywam. Parzysty w tym sensie, że operuje dwoma jakby przeciwstawnymi sferami. Z jednej strony to jest biel, z drugiej czerwień. Jest to praca w pewnym sensie alegoryczna, odnosząca się do idei bitwy i konfrontacji. Z jednej strony jest biała tarcza, z drugiej strony czerwona tarcza. Obie nawiązują do jakby kilku elementów związanych z pojęciami batalistycznymi, to znaczy to nawiązuje zarówno do tarczy obronnej, jak i kół pojazdu, czegoś, co się przetacza, prawda? Ta bolszewicka nawała miała się przetoczyć przez Europę, jak też i do takiego jakby minimalnego pojmowania, jak na przykład guzik wojskowy, prawda? I te tarcze są konfrontowane ze sobą, a oznaczone są w ten sposób, że z jednej i z drugiej strony zostały przebite kilkudziesięcioma takimi dzidami, włóczniami, które zostały tak, jakby w ten sposób te tarcze zostały przebite, by po drugiej stronie pojawił się rysunek orła z wojskowej czapki i gwiazdy. Można powiedzieć, że jest to praca alegoryczna. Dotyczy bitwy po prostu i tej konkretnej, bo została jakby oznaczona takimi, a nie innymi znakami.